Kampania wyborcza Platformy Obywatelskiej w okręgu 36 Kalisko Leszczyńskim rozpoczęta. Otwarcie zainicjowano w Lesznie w czasie zbiórki podpisów pod listami poparcia. W Lesznie oprócz grupy kandydatek i kandydatów pojawił się Rafał Grupiński, przewodniczący wielkopolskich struktur. Listy otwiera Jarosław Urbaniak, poseł z Ostrowa Wielkopolskiego. Drugie miejsce ma posłanka Karolina Pawliczak, która w poprzednich wyborach kandydowała z listy lewicy. Na w trzecim miejscu leszczyński poseł Grzegorz Rusiecki ubiegający się o reelekcję. Piąte miejsce przypadło Rawiczance Beacie Pałce-Szydło. Ósma na liście jest Arleta Adamczak reprezentująca gminę Śmigiel związana ze szkolnictwem. Obecna radna sejmiku województwa wielkopolskiego Ewa Panowicz startuje z miejsca dwunastego. Jednym z najmłodszych kandydatów jest pochodzący z Ponieca Albert Sierakowski na miejscu czternastym. Na miejscu 16 znalazła się leszczyńska radna Adriana Machowiak. Z numerem 19 startuje Karol Lis, obecny radny powiatu leszczyńskiego. Miejsce 23 to Paweł Linkę, młody prawnik z Kościana. Kandydatem do Senatu w okręgu 94 jest obecny senator Wojciech Ziemniak, reprezentujący pakt senacki zainaugurowany przed wyborami w 2019 roku. Pakt w tym roku tworzą Platforma Obywatelska, PSL, Lewica i Polska 20. 2050 oraz Ruch Tak Dla Polski. Pakt zakłada, że biorące w nim udział ugrupowania nie wystawiają przeciwko sobie kandydatów.